Wielmy Pana Boga zgodnie z Jego wolą. 5 Mojżeszowa, rozdział 28, werset 1-2. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Jezu kochany, bierz nasze dusze, umysły i dłoń i prowadź nas wszystkich do niebiańskich błoń. Obmyj nas najświętszej swojej krwi, okryj nas swoją białą niewinnością szaty. Nie wymaż naszych imion z księgi żywota, wyznaj prosimy nasze imiona przed Ojcem w niebie i daj nam spożywać w raju liście drzewa żywota i wiedź nas przed tron Boga Baranka na nową ziemię. Najpierw naucz nas, Chryste, prawidłowo wielbić Boga i właściwie Mu służyć, to znaczy tak, jak tego sobie życzy Bóg, a nie jak my chcemy, nie według naszych ludzkich upodobań. Bóg pragnie, by Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie, a człowiek usiłuje Go czcić poprzez figury i obrazy. Bóg nakazuje święcić siódmy dzień tygodnia, sobotę, a kapłani zmieniają siódmy dzień tygodnia na pierwszy dzień niedzielę. Bóg naucza, że dekalog Boży jest wieczny, niezmienny, a tu duchowni dokonują zmiany prawa Bożego. Bóg mówi, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus, zaś kapłani wprowadzają szereg pośredników, Maryję, świętych, siebie, na przykład w czasie spowiedzi. Bóg mówi, żeby chrzest przyjmować, gdy się uwierzy, a kościoły chrzczą już nierozumne niemowlęta. Biblia głosi, że jedynym nieśmiertelnym jest Bóg, zaś kościoły nauczają, że i dusza ludzka jest nieśmiertelna. Nie Ty, człowieku, ustalasz zasady i prawa, lecz Bóg Stwórca i Prawodawca. Bóg nie ma upodobania w tym, abyś go, człowieku, poprawiał. Również nie dzięki swojej sile, ludzkiej sile, wypełniasz wolę Bożą, ale w mocy Chrystusa i Ducha Świętego. Ukorzmy się więc we wspólnej modlitwie przed Panem i błagajmy. Ojcze nasz, Boże miłości, mądrości i pełen wyrozumiałości, przebacz nam, rodowi ludzkiemu, nasze winy. Oświeć nas Duchem Świętym, abyśmy Ci, Boże, służyli w mocy Chrystusa i Ducha Świętego i zgodnie z Twoją Bożą wolą. Amen. Dziękuję.